Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Mam dzisiaj dla Was kolejny mini filmik z szydełkowania i tym razem zrobiłam takie malutkie mikroserduszka na szydełku i teraz Wam pokażę, jak można w bardzo prosty sposób coś takiego zrobić. One są naprawdę mega proste i w ten sposób poćwiczymy też wzorek poduszkowy na szydełku. Tutaj mam w różnych kolorach i też w różnych wielkościach, w zależności od tego, jakiej grubości miałam włóczkę. A to, które teraz zrobię, zrobimy szydełkiem czwórką i takiej średniej grubości włóczką. I teraz robimy magiczne kółko, czyli owijamy włóczkę dookoła palców i przeciągamy pomiędzy palcami. Tak wygląda to kółko. Tutaj przytrzymuję sobie drugą ręką włóczkę i robię jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu i w ten sposób to kółko jest tutaj zamknięte, nie powinno się przesuwać. I robimy jeszcze dwa oczka łańcuszkowe. I teraz robimy jedno zwykłe oczko. Czyli dwa na szydełku i potem przez dwa. I to jest szpic mojego serduszka. Kiedy zacisnę magiczne kółko, to tutaj będzie właśnie dolny szpic serduszka. I teraz trzy oczka łańcuszkowe w powietrzu. Przewracam na drugą stronę i tutaj wbijam się pomiędzy zwykłe oczko i te wcześniejsze oczka łańcuszkowe, które były. Nabieram na szydełko, wbijam się w sam środek tego, co wcześniej było i mam teraz trzy na szydełku, znowu nabieram na szydełko, znowu się wbijam i przeciągam, jest 5 na szydełku, znowu nawijam i znowu przeciągam, jest 7 i to jest taka zwykła poduszka. Teraz przeciągam przez wszystkie 7 i zakańczam jednym oczkiem. Teraz znowu trzy oczka i wracam w tą samą dziurkę, która była wcześniej i tutaj robię jedno zwykłe oczko, czyli dwa na szydełku i przez dwa, a na samym środku mamy poduszkę. I to jest połowa serduszka, właśnie taka poduszeczka. I teraz robimy drugą połowę, czyli trzy oczka łańcuszkowe. Wbijam się tutaj w środek, nabieram na szydełko, a mamy 3, znowu się wbijam, znowu nabieram, 5, nabieram, wbijam i 7. Teraz przez wszystkie 7 zakańczamy jednym oczkiem i znowu 3 oczka łańcuszkowe. I wracam do początku. Tutaj zakańczam jednym oczkiem i mamy takie super malutkie, słodziutkie serduszko z dwóch poduszeczek i właśnie z oczek łańcuszkowych. Odcinam końcówkę i wyciągam szydełko w ten sposób. Zaciskam i zawiązuję początek z końcem. I mamy gotowe serduszko. Jeszcze pokażę Wam pozostałe. Tutaj właśnie mamy inne kolory, trochę inną włóczkę, to też efekt jest inny. Jeśli chcecie zrobić większe, to po prostu trzeba użyć grubszej włóczki. A to jest właśnie taki mój prosty przepis na serduszko, proste wprowadzenie do szydełkowania. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!